Proszę Państwa, przed nami konkurs Gwary Krakowskiej, wiejskiej lub miejskiej, który zakłada przygotowanie przez uczestników kawędy opowiastki lub scenki w formie dialogu. Występy powinny się mieścić w zadanej tematyce. Do wyboru było: oswojony podły czas, wojna w anegdocie. Drugie, moje pierwsze buty, zapytaj ojca lub matki, zapytaj dziadka lub babki. I trzeci, co mi się dzisiaj przyśniło. Uczestnicy mogą prezentować się nie dłużej niż 4 minuty. Przekroczenie czasu skutkuje punktami ujemnymi. Wypowiedź konkursowa powinna być oryginalna, wcześniej niepublikowana, oparta na osobistych poszukiwaniach uczestników, to znaczy, że powinni zdobyć te informacje, bo sami już pewnie wojny czy pierwszej, czy drugiej nie przeżyli, ale że powinni dowiedzieć się jak z jakieś wydarzenie, które mówiło o tym podłym czasie. I wszystkich uczestników będzie oceniać jury przewodniczący pan Andrzej Grabowski, aktor teatralny i filmowy. Brawa. Pan profesor Kazimierz Sikora z Katedry Historii Języka i Dialektologii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan Dariusz Gnatowski, także aktor teatralny i filmowy. Brawa. Oraz pan doktor Artur Czesak, językoznawca, miłośnik regionalizmu, wykładowca na UJ. Tak. Zanim zaczniemy, uczestnikom przypominamy, że występ nie może przekroczyć 4 minut. To przypomnienie jest o tyle ważne, że nawet jeżeli będzie świetna opowieść, to jeżeli zostanie przekroczona, to za każde 10 sekund będzie odejmowany jakiś punkt, który mieć może istotne znaczenie przy ocenie końcowej. I zapraszamy pierwszą uczestniczkę, Paulina Duraj. Zapraszamy na scenę. Paulina, na początek na rozgrzewkę. Do której klasy chodzisz i dokładnie z której szkoły przyjechałaś? Którą szkołę reprezentujesz? Reprezentuję szkołę podstawową imienia Edwarda Kleszczyńskiego w Radziemicach, a przyjechałam z klasy 6 szkoły podstawowej. Jesteś już gotowa? Tak. To zaczynamy. Już ci więcej nie przedłużamy, nie zabieramy czasu. Zaczynaj. Wiecie co? Miałam takie szczęście, że udało mi się wkręcić na daleko zagraniczną ekskursję. Ale to trzeba widzieć, że kiedy się jedzie za granicą, to kurowodów z tym jak ducka. Są potrzebne różniaste papiery. A akurantnie to jest pora zdjęć. To li poszłam do fotografa i goda. Panie majster, jadę za granicą. I trzeba mi duckę różniastych zdjęć. Dacie radę? I no tak młoli. Stryknąć mi tych zdjęć? Fotograf go do zelonie go to pić. Być po to tu styc. I on mnie wprowadził do takiej izby. Kaj na drzwiach miał napisane atelier. A w tej izbie miał srod z różniastych aparatów, stołków, stołeczków. A w kącie stał nawet na kastli, który stryknął. Gdzie bardzo nie widzi mi się robienie sobie zdjęć. Bo po mojemu nie masz już majstrów, kiedy się patrzy. I no coraz więcej poproków. Co to robią? Nie no gląc i no łodłoka. Specjalnie fotograf. Panie, rób pan to zdjęcie. Ale, gdzie moje lusterko? Taka niewyrychtowana i łokostrzewiona. Mam se zdjęcie robić? Fotografio ma być do zagranicznego paszportu. Kej, kto za granicą pośród to łosiko, że u nas akurantnych fryzjerów nie ma. Chyba gzeum psy gadała, ze łodumę narodowe idzie. Bo dał mi lusterko, żebym zrobiła co tam moją kostrzewą. Tak se myślę, że może trzeba tę całą brzyskę z
zawinąć do cupka. Godą. To tak prymnie będzie. Co? Niech paniusia zawinie. Gadał on. Zawinęłam grzywkę do cupka, pożryłam do lustra. O Jezusie! Cóż za maskara! Pięknie, żeś mi pan urządził. A może by tę całą grzywkę dać na dół? Cóż za maskara! Co z pana za majster? A może by tak pół tej grzywki do góry, a pół do dołu? Co? No to rób tak jak chceta, gadał on. Zwinęłam pół grzywki do cupka, a pół do dołu. Pożyłam do lustra i usiadłam. Rób pan to zdjęcie. Nie przyszła tu na bojowki. Grojfuj się pan. Pan fotograf pomirychał cosik. Zaświecił lampę. Ale nagle nerwy mnie wziny. A jaką miałam minę zrobić? Z powagą? Chyba nie, bo to nie zdjęcie na emaliowaną tabliczkę na pomnik. No, do poważnego dokumentu. Jaki urzędnik pośrzy i powie? A ta? Co znów taka niezadowolona? Na Sybiria wysyła już taka indzowata. Jedzie dla własnej przyjemności. A mordę krzywi. Może by tak z uśmiechem. Uśmiech mam niczego se. Ale znowu to zdjęcie nie ma być na plastyfikanta. Ino do poważnego urzędowego dokumentu. Panie, poradź coś pan. Wim. Urwał się naraz fotograf. Zrobię pani zdjęcie, kajłunnik księżycowy. Łódź moku i łódź tyła. I tak zrobił. Potem wszyscy mówili, że już dawno takiego dobrego zdjęcia nie miałam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja tak jestem na zapleczu i widzę, jak się tak panie do tego przygotowują i mówię tak, że się tak boją jak młódki za pierwszym razem. No ale jakoś to damy rady. Mieliśmy debiutantkę, a teraz pora na prawdziwą weterankę naszej sceny Godki po krakowsku. Chyba nie opuściła żadnej tej Godki pani Marta Komasara z Celin, która opowie gawędę, miała szczęście, losy mamy podczas wojny, czyli temat poważny. Dziękuję. To chyba była jesień 1914 roku. Akurat mnie nie pomnę, bo to wiem od swojej mamusi, a u nas znowu od swojej, bo kiedy to się stało, to ona była maluśko. Wtedy to nocy nasze wielko, wojna pierwszoświatowa. Do wsi kajmieska familią mojej mamy nalazło się moc wojska cesarza austro-węgierskiego. Byli Niemcy, Rakusanie, Słowocy, Cesi, Madziary, no i moc drugich. I kiedy przyleźli, kiedy stanęli do odbioru, oblekli ich w uniformy, no a jestem, bo się szli bić z ruskimi. Kiedy stanęli, oblekli ich w uniformy, dali karabin, posłali ich się bić. A oni wcale się do tego nie poleli. Kiedy przyleźli na wieś, rozlokował ich na kwatery ich sersy. U moich dziadków było już czterech. Jeden opowiedział się Niemcem z Moraw, katolikiem godą po cesku. To się z dziadkiem dorozumieli, no i rozłożyli się na podłodze, na deskach, bo była podłoga w chałupie mojej mamy. To się rozłożyli na tych deskach, rukzoki dali pod głowę, narzucili kabłety na siebie, no i tak utyrani rzymali. Kiedy już wszyscy spali, to moja mama zaczyna głośno płakać.
Tędy dziadki się zestrachali, że będzie bieda. Noble patrzą, a ten Niemiec zerwał się i zaczął kulwać moje mamusie. Dziadek z babusią tyś śledzili z usta, na co mi z nim godać. Świerski mu w oczach stanęły. Miał 4 dzieci. Jedna dziostka była tylo, kiedy moja mamusia spała w kolebce. Kiedy stanął do odbioru, ustawił wszystko i tę małą krusynę. Lamentował, że ją może nie było mocy. No, kiedy moja mamusia pocumlała, no i usnęła, ukolebano, wtedy no, dziadki wrócili się spać. A ten Niemiec, wiecie, klepnął pode ścianą, kaj był obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i tak się modlił, jak mi mamusia go dała do samego rana. Bo kiedy dziadki wstali, żeby zadać gadzinie, to on jeszcze był na kolanach. A po śniadaniu Kajsik poszli, ustawili ich serek, te oficery, no i Kajsik poszli. No. Parę godzin później słychać było, że była bitwa. Pojechały przez wieś wozy zranionymi. Uglądali, czekaj, nie ma tego Niemca, ale go nikaj nie było. Ślot po nim zaginął. I jak go dają, wojna, być wojna. Na wojnie tako samo, jak w życiu. Są ludzie i ludziska. Moja mamusia miała szczęście, że trafiła na wojowka dobrego człeka. Bo kiedy by trafiła na bandziora, to z pewnikiem by ją frygnął z tą kolebką za drzwi, a dziadków za nią wygonił na pole. No, cóż mam żyć na koniec? Edom wominął tyle. Łodno z wszystkich zależy, czy będzie wojna, czy i nie będzie. Róbmy tak, żeby i nie było. A wszystkich podrajcyków gońmy od siebie precz. I to kijami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani Marcie. Pani Marta prowadziła nas naprawdę poważny temat, ale również nasza kolejna weteranka, pani Anna Madej z Grębynic i również oswojony podły czas, wojna w anegdocie, czyli również temat poważny. Zapraszam panią. Godom wom, wojna to strasno rzec. W telewizorach oglądamy pięknych chłopaków, pięknie umalowane dziąski, które odgrywają, ze się biją, wygrywają, umierają. Ale to, Karlusy, to prawda nie jest. Bo wojna to nie ino na froncie, ino dyć to, co się dzieje z prostymi ludziami. Gwałty, pozary, bieda, rekwizycje, kontyngenty, głód i nędza. A kiedy już ma kto trochę władzy, to zawdy chce górować ucha nad drugimi. I tak też było w tym, co wam opowiem. Godała mi kuma zło granicy, bo takiej jednej sprawie we wsi we drugą wojnę światową. Bo kiedy 80 roku w temu Niemcy wkroczyli, tyć to oni ino przez tę wieś przeszli, a ustawili dwóch Niemców żandarmów, co by pilnowali we wsi porządku. Ale czarzyc, ze w drugiej wsi był garnizon niemiecki. No jakby co, to SS-many mogły spolić wieś w każdej chwili. Ale nie o tym, że chciała godać. Bo kiedy zostało tych dwóch Niemców SS-manów we wsi, przyglądał się do nich taki Sigmundus, śląski Niemiec. Łaził po wsi, godał po polsku i poniewierał ludziami. A godali na niego Zyguś. A to była menda i subrawiec, jakich mało. A on był tyś szpiclem i siabrownikiem. No i tak się jucha przy Niemcach bogacił. A w tej wsi był wielki goj. A wiecie, kaj były lasy, no to tam były partyzanty. Nocą robili schodzki, a potem szli na akcję. No, Niemcy o tym wiedzieli, ale nie mieli dowodów. No to przejdzie łazili po wsi i szukali jakich schronów. Nie noleźli. A wiecie ty, zej we wojnę, no ludzie jakoś ich musieli przecież żyć. Trzeba było jodło uważyć, no ale jak, cym napolić? No to wchodzili do lasu, zbierali patyki, suche kabierdzioki, no różniaste cejco i no co by się dało polić. No to Niemcy juchy zabroniły włazić do lasu.
ale głód ludzi był silniejszy od strachu. No to Zygmuś Menda łaził tędy po wsi i pozierał Kasię z kopci z kumina. Kiej uwidział właził do chałupy snuchciu, a kiej znalazł porozwalane patyki, wziął niemiłosiernie i znęcał się, co by mu pędzieli kaje ziemny schron. I rozmęda sła przed wieś i padł poziro porozwalone habyrdzioki, co się ukrusyły z brzemiącka i wypełzły się z powrócła. No baba tego nie poszczegła, ale Zyguś to uwidział. To się jucha wściekł i zaczął się dzić. Śnela, śnela, wyłazić, wyłazić. Z chałupiny wylazła babina. Maluśko, przygarbiono, stachurzyno się nazywała. Cało była urycano i zastrochano. Ona już wiedziała, co joceko. A muszę wam powiedzieć, że Zyguś to był kawał byka. Zobny miał oblecony portki i buty u oficerki, a w ręce nosił bykowiec. Co to jest, staro? Pokazuje na patyki. Byłaś u polnisze banditem w lesie? Nie była, panie, nie była. Ja nie wiem, skąd się one wzięły, sumituje się stachurzyno. Nie kłam, stara, i luba we bykowcym przez plecy. A baba jak nie wrzaśnie, Matko Bosko, Królowo Polsko! Ja ci dom, Królowo Polsko, i znowu babę lubykowcym przez plecy. A baba, no, Matko Bosko, Królowo Polsko! Tak babę prą, że ją zwarto głowiła się obaliła. To jest, to ją kopnął w dupę i poszedł. A Zyguś, wojsko podziemne wydało na niego wyrok śmierci i zaszczelili dziada w polach. I tak się skończył żywot hitlerowskiego zwiedza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Aniu. Proszę państwa, są to smutne, ale prawdziwe historie. Niestety tak to w wojnie było, są dobrzy i są źli ludzie. A teraz po weteranka przyszedł czas na przedstawicielkę najmłodszego pokolenia gawędziarzy, na Aleksandrę Rolek ze Szkoły Podstawowej w Radziemicach z gawędą pod tytułem W samolocie, co mi się dzisiaj przyśniło. Ale proszę państwa, ja przypominam, że o 17.15 jest konkurs na stylizowany strój krakowski. Na stylizowany. Niekoniecznie taki ja mam, czy moja śliczna partnerka. Tutaj jest scena rozłożona po lewej stronie i na tym będzie taki drobny wybieg. Jeżeli ktoś z państwa ma element krakowski lub strój krakowski, zapraszam bardzo. A teraz na scenę zapraszam Aleksandrę Rolek ze Szkoły Podstawowej w Radziemicach z gawędą pod tytułem W samolocie, co mi się dzisiaj przyśniło. Jednego razu, po drodze do Godoniamikum z roboty, umyślała, że ze swoim chłopem polecimy na parę dni nad morze. Ukazyjo, jako była, kiedy my już lecieli, po mojemu nie dość wyjaśnić naukowo. Z początku wszystko było jak się patrzy. Wsiedliśmy z chłopem do samolotu. Pogoda była piękna. Było coś ciutkie niebo, a słoneczko wskrzywało. Ale kiedy się pooglądałam, to ludziska w samolocie były takie se. Chłop wraził głębiej nos w gazetę. Pewnie każdy z was pyta sąsiedzie, cóż to za ciekawa okazja może być ze swoim chłopem? Tak? To się posłuchajcie. Samolot wleciał akurat. Muszę wam żyć pod błogiem, że jakoś ich niespecjalnie czuję się w samolocie, ale akurat widoki z okna były pikne. A jak zacyknęłam komórką porę zdjęć, żeby je w remocie kumom pokazać, żeby je ze zgryzoty gnietły, bo żadna takich limo. Ale noros, oglądanie widoków przez okienko samolotu przerwałem jakieś skrzypienia i piski. Zastrachałam się fesji godem do chłopa. Te, słyszałeś? Ten samolot jakoś dziwnie skrzypi. Chłop wraził głębiej nos w gazetę. Słuchaj, kiej godom! Rzekłam brewitniej,
Chyba go ruszyło, bo po środku mnie i goda. Co? Co? Skrzypi! Co skrzypi? Dej samolot, a co za może skrzypieć? To co za niech skrzypi? Łodzik i wrazuj się do gęby precelka. Ale to jest polski samolot! Krzyknęła mi. Chyba za głośno, bo niektóre w samolocie pozierały na mnie dziwnie. Więc zaczynam mu sektać do ucha. Jeszcze się mu spęknie. Babo, co ci do głowy no zsyliło? Tak? Zsyliło? Za bocyłeśki kupiłam polskie buty? No to mi się po tygodniu rozłazły. Babo, daj ze pokój. Gdyś w butach chodziłaś daj ze tydzień. A tym samolotem lecimy tylko 3,25 godziny. I zadowolony z siebie wraził znowu nos w gazetę. Włożyłam do zona do cna, obróciłam się dupą do niego. Po paru minutach samolot zaczął się kolebać. Kolebał się i kolebał bez końca. Obróciłam się do mojego igodą. Słuchaj się, dlaczego ten samolot się tak kolyba i kolyba? Chłop poźrął na mnie dziwnie, a ja dalej. Matko Bosko, może pilot zdechnięty? Za Boga. Godo i wywracał ocami. Dlaczego? Pytam się. Gdyż by go nie dopuścili do samolotu. Uspokoiłam się kapkę, ale... Zaraz. A co jeśli ten, co go miał nie dopuścić, też se polną parę buksów? To jest niemożebne. Pomimo zgrozy sytuacji, zaczęłam się chichrać głupio. Rzeczywiście, to niemożebne, żeby u nas w samolocie znalazły się dwa zaprute chłopy. Oh, no dobra, godą. No już dajmy na to, że nawet ten jeden jest trzeźwy. Ale i tak może mu się motor popsnić. Słuchaj się, włosy mi dymba stanęły. Co będzie, jak mu się motor popsni? Jest drugi motor. Na kij ten drugi też się akurat popsni. Dopinałak. To się ląduje na błoniu. A kiej nie będzie błonia? To się ląduje na szczykrych polach. A kiej nie będzie pola? Babo, czy ja ci wyglądam na pilota? Od tego jest pilot. Już on sobie poradzi. No ale... Co jeśli pilot się zwarto głowi? Jest drugi pilot. No a kiej popsie się łowa motory, nie będzie kaj lądować, i łowa piloty się zwartogłowio? Chłop poziął na mnie, jakbym była niespełna rozumu. I godo. Wtedy zginiemy nie swoją śmiercią. Piloty tys? Tys. Ha! Godo. I bardzo dobrze. Na drugi raz będą uważać. Noros? Oglądanie przez okno wsiadł jakiś pan. Jakiś pan o złotych kędziorkach spowity w długą niebieską szatę. Spojrzał na mnie i powiedział aksamitnym głosem: który z panów jest mężem tej pani? Ja. Odpowiedział mój mąż i złożył gazetę. Pan pozwoli za mną. Idzie pan żywcem do nieba. I jak gdyby nigdy nic, łobaj wysiedli przez zamknięte okno. I może mi ktoś, moi drodzy mili, na miłość boską, naukowo to wytłumaczyć? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szkoda, że przekroczone 4 minuty, no ale zobaczymy, jak to będzie u szanownej wysokiego jury.
Jako kolejna wystąpi kolejna weteranka, pani Ewa Drożniak z Maszkowa, i opowie nam o ostatnich dniach żywota polskiego ułana. Z tego, co mi mówiła, to są doświadczenia rodzinne. Tak? Dziękuję bardzo. Franciszek przeżył 20 roków. Został powołany do służby wojskowej do 8 pułku ułanów w Krakowie. Służbę ukończył dla ojczyzny w stopniu kaprala. Bo zaczął iść do chałupy po drodze. Zadowolony, uradowany w mundurze, a zeżyli się w nim. 39 rok, wybuchła wojna. Franciszek zwerbowany na wojackę jako stary ułon. Zaciągał się potem do Armii Ludowej, ja zaistniała na ziemi kieleckiej. Pseudonim ma Maczuga, ale widzi, nie zdaje mu się to, źle służy w ojczyźnie. Zmymrął się z partyzantką Armii Krajowej. Jadze odbiło się to na nim dalszym losie jego. Zdradzony przez komunistów podstępnie, miał opresję. Sierpień 44 rok. Do dnia gestapo i żandarmerio otaczają okolice Maszkowa. Spod sołtysem zdybają Franciszka w chałupie. Dziecka akurat dźgnął na podołku. Nie myślą, jadze kres żywota godowego. Gestapowcy zaczęli go poniewierać, zarpać, copkę zdarli z głowy. Łożełkiem zaczęli rzucać, deptać godło polskie. Zrewidować zaczęli domostwo, szabruwali co się dało, ponuwali po skrzyniach, po sofach, ale niczego nie wyniuchali. A Franciszek miał braulin, w chlewie zakopał do gnoja, krowy na nim leżały. Dali, wzięli go, zaczęli popychać, szturchać, gunić do ciężarówki. Kajich tam już trzech mieli partyzantów z Armii Ludowo-Krajowej. Wywieźli ich na Montelupi, po czym jednego ukatrupili żywcem. Po miesiącu czasu wzięli ich na Pomorsko do gestapo. Po miesiącu, w sierpniu, zostali straceni. W celach, jakich byli, wyryli swoje imiona i godności, prosząc uzdrować Mario. Do tej pory nie ma o nich wieści. Nadzieją, aż dotkają szczątki godziwego pochówku. Cześć ich pamięci. Proszę Państwa, teraz jako kolejna uczestniczka naszego konkursu będzie pani Barbara Kosobucka z Zalasu.
a tytuł jej gawędy to o sąsiadce Maciejowy, pani Barbara Posobucka. Opowiem wam o sąsiadce Maciejowy, bo to wiecie, taką baba ze wszyćkowej ciągle godo. Kto z kim miesko, kto z kim chłodzi, kaj kto się ma urodzić, nawet zgadnie bez kurcy jo. Na chorości się rozumi, bańki dys postawić umie. Roz mój Wojtek zachorował, pędem do niej poleciała. Łyskę psiego sadła wzięła i smarować mu zacyła. Kiedy mu pod bok podjechała, to mu na wiz wyszły łocy i na równe nogi spoczył. Do żustego smarowania, kiedyś mi ty tak Baśku posmarowała, to byś se popamiętała. Ale ze to była Maciejowo, niech ze ją ty spombuchłowo. Wybrała się roz na jarmak, nakupiła wełny swetrów, a tasiemki ze 100 metrów. W koło się wyłopsywała, na wesele się zbierała. Poszła na to weselisko, tak hulała, tak tupała, ze łopcasy połumała, a z opaską kolebasu dłoposała. A oni w śmiech i zało klaski, cy nie widzi z babło ześ bez z opaski. A ona nic nie widziała i no wciąż hulała. Roz wieczorem przyszła do mnie Maciejowo i mi godo, Baśko moja, pożydzę mi gorstkę soli. Jak to, toś ta na jarmaku była i soli se nie kupię, a deć byłam. Ale my się tak sąsiadkom zagodały, że my nic nie kupiły i nic nie sprzedały. Roz mój Wojtek wrócił z pola i mi godo, Baśko moja, była u mnie Maciejowo. Jak to? Cóż ta zaś się ta stało? A to nie wiesz? Jednej babie to się zawdy coś ich stanie. Wiatr z dachu snopki zerwał, korytko się rozleciało. A co to świnie nie wiedzą, jakiego sąsiada mają za miedzą? No i poszedł se ten mój chłopi na płoćci wina. A co wam najgorszego powiem, to go do dziś odnima. Dziękuję, ale jeszcze bym chciała, bo tak wszyscy o wojnie, no ja się akurat urodziłam 4 lutego, ale powiem wam, ruskich wygnała spod chałupy. My tak kolecmy też, że mieszkali kole kościoła i prawie stodoła to szczecha była na murze cmentarnym i mieli takie zacisne miejsce, no i w dzień przychodzili do chałupy się grzać, a w nocy w stodole spali. Ale ojciec go do tak, wiecie co, moja będzie się spodziewała jutro dziecka, mówi, to nie możecie już do chałupy chłodzić, chwierać się, bo to niemożliwe, musicie się kaj wynieść, bo przecież se zima jest i to, no cóż, kaj się ogrzejecie. No i wiecie, że wyprowadzili się bardzo grzecznie, no w inne ustronne takie miejsce, to tyle mi się ino przyczyniła do zakończenia wojny, resztę nie wiem, ale jeszcze tu przyjdę, to wam jeszcze co opowiem i zaśpię, bo to jest za mało lo mnie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A teraz na scenę zaprosimy panią Janinę Zakrzewską z Bębła, która opowie nam, jak to do niej szło się do Krakowa na nogach. Gdzie to ten mikrofon? Dzień dobry, moje miłe państwo. Ja to tak wam opowiem, jak to dawni z nasego Bębła to się tak chłodziło do Krakowa bez trejdyn, no bez Monnice. Bardzo my tu lubieli odpoczywać w Monnicy, bo to taką bogato wieś. Ja słam z takim Wawrzykiem. No on był taki kawaler, ale już podstarzały. Nikaj go, nijakie panny nie chciały i tak go to. Wiesz co, ja byś tu miała jako koleżankę, to byś mi nastręczyła. Ja potem, co ty do mnie go dozwi, ja nie będę nikogo stręczyć.
bo kto kogo stręcy, to go diabeł męcy. Sam se upyto jako dziołchę. I no jak dziołchę upyto, idź do ojcowa. Tam jest źródełko miłości. Wypij flaskę wody z tego źródełka pełnolitrowo, jednym dźwiękiem, żebyś nie spoczywał. Jednym dźwiękiem wypij. I weź za ty wody jeszcze, żeby te dziołchę, co se upyto, żeby o ty znapoić. No, ale trzeba mieć jeszcze zieleń. No, sizrą najlepiej. No, sizrą, no i popytnik. Takie tam różne zioła, ja ci tu jeszcze wytłumaczę, bo dziś to tak nie mam czasu, ale ja ci to wszystko wytłumaczę. Zaposz herbatkę z tej wodzie, napój dziołchę. No i żeby był tam majeronek jeszcze, bo jak będzie majeronek, to dziołcha będzie miała wionek. Także powiadam ci, no to łącz się ucieszył z tego, ale kogo tak Maryś, wysyła mi pięty stwardły. Nie posmarowałabyś mi ty tym z tych godos, przecież on nie zna chór, ani nie doktor. Każdy ci to będę co smarować. Masłem byś mi posmarowała troski. Masło jest drogie, ja nie będę masła rozpotrosać, bo tam panie czekają na masło. No ale tak lamentował, że mi się napalić trochę tego masła z kuba. Wyterłam mu te pięty. Godą, jak ze wawrzek? Zmiękły ci co te pięty? Maryś, pięty zmiękły, ale co inne stwardło. Chcesz to ci pokazać. Ty chmuro, bo jasno i ja ci tu powiem, co mi ty będziesz pokazywał. Ja będę oglądać Beresyje jakieś po świętym Wojciechy. No i tak my się posparzyli, on się trochę pogniewał. A ja, no ty zeźliła się bardzo, bo no cóż mu to będę tak zmarować za ty. Niechże se supo jak inny młody baby, żeby mu zmarła. No i ale później mi napisał życzenia, że w modlicy na kościele siedzi ptok w kubie mech, w tłoci Maryś leżycy, żeby zaraz dech. Za to mu była bardzo wdzięczna. No ale jeszcze wam muszę powiedzieć, bo jak to wszyscy gadają o wojnie, jak moja mamusia we wojnę, no to tak zabili, prosię, słonina miała 4 palice. Tak była grupa słonina na tym prosieczu. No, tata go to weźże tę słoninę, jako sobie to sprzedać trochę. No to poowija się, no bo granica przecież tu niedaleko była. Poowija się tym miesiskiem. No i idzie bez te granice. A niemiecko to coś tak okrutno. Rozbierać się tu z tego. A mamusia go to tu mam masło. Tu mam sadło, a tu mam miód. A niemiecko to myśli se jakoś z Bereźnica. Dość, że głupie to jeszcze stare. Wek! No i mamusia tak i się udało. W podskokach przeskoczyła granicę i posła. I dzięki Bogu, a wiem cała szukała. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję pani Janinie Zakrzewskiej. A teraz w naszym konkursie mamy duet, to Ziemowit Duch i Patryk Sumara ze Szkoły Podstawowej w Radziemicach, gawędzie pod tytułem Chodokilo Prababki. I proszę nie wyłączać mikrofonu, bo tak mnie po prostu prosili tutaj. Dziękuję bardzo. Co robisz? Strugos nurty? Nie, pod nurty. Jak to pod nurty?
Dyć si godom se pod nord. Nie wiesz, co to nord? To li wim. Teraz godają podbicie. Stąd się wzina nazwanie narty, na których w zimie się jeździ. Bo wcześniej, kiedy się ktoś lizgął, to uno zgodali, że na drzewianym podbiciu, czyli na nortach. Pierwsze w Polsce na te rozmniejsze narty godali drzewiane łyżwy. Ale później przyjna się nasze krakowskie słowo norty, na które ciarachy teraz godają narty. Ale ty mi moli godoj, dlaczego strugo spodbicie? Będziesz się minął na sztuczne? Nie godoj, dzięciołów! Strugą drewnianą podeszwę! Podeszwę? A na cóż ci znowu podeszwa? Robię drewniane chodoki, lobra babusi. Cóże znowu? Babusia butów nimo? Że musisz i drzewiane chodoki robić? Amo! Ino była tu niedawno. Siadlimy se na ławce pod dymbym. Babusia opowiadali mi różniaste historyjki. Widzisz? Teraz przypiro i przypiro. I jest ostro pogoda. No to se babusia ze zła buty i godo ze iki cole no brzmiały. I ze najlepszy na taki czas są chodoki. Prawdziwym rzymni łowite. A nie jakieś gumy i sztuczna skóra. Wiz? Mnie ty z babusia opowiadali, że kiej byli małą dziąską, to lotali boso. Buty to naród miał za cejco. To było akuratnie po wojnie i ludzie bardzo bitnie żyli. Latym gunili boso. A kiej było zimni, to nogi czułkami łowijali i wzuwali do chodoków. Te, a kajże jest teraz babusia? A, łozdu działa odwarł i posła się dyknąć w kapkę. No to jo podumał, z jakiejuna dycha, to jo i te chodoki wystrugą. Dziś? Wiesz jak się to robi? Skąd wiesz? Kiedy babusia już posła, to chybnułem w drycki ku chałupie i no lozłem z komputy, że to li tam jest łomisane. A moż wszystko? Żeby te chodoki jak trzeba rychtować? Amą i powiedę stłecki mom, żmijny posyk mom i smycka tyc. Teraz trzaino wystrugać podeszwę, łowić paskim i dorobić smyckę, żeby babusi chodoki znów nie ślazowały, bo kiej by się zasmytłała i jeszcze jakoś łokazyjo była. Bo u nas swoje lato mo. Kiedy już zrobisz te chodoki, to myślisz, że będą na nią akurat? Myśli. To jest stary babusin but. Wzionem i rysnąłem sobie łobier na destrukcję. Będzie, aby ino. A kiedy nie będą pasować, to ty babusie psyczy moc, a ja im zuję chodoki na nogi. I zęby pasowały, to młotkiem do klepie. A kajze są znowu te dwa sapramonskie antykrysy. Jak ich capnę, tych baciuchy młodźwiekom i nogi z dupy powyrywą. Co go uzdejlice mi bocini. Niech mi do w ręce wpadną. Aleś do pieprzu. Teraz to dopiero łociec toną manto. Chyba na zło strąci. Spitolujmy w dyrckim. Zaklimy się w tyrdziach ku... Za chałupą? Może no z nienodzie, jak zemu pirso nerwa minie. Dziękuję bardzo. Teraz pani chciałaby, żeby buty nie być na nodze. Proszę państwa, to był Ziemowit Duch i Patryk Szumara. Patryk Szumara. Pora na przedstawicielkę Rudna to... Pani Bronisława Augustynek, tak? Okazało się, że coś się stało, że z pani Bronisławy Augustynek nie ma. Proszę na scenę teraz jako ostatnią panią Marię Korpałę.
pani Maria Korpała i prosimy o gawędę, jak mi buty brod kupował. A było to tak. Jeden poniedziałek był śnieg, mróz, a w drugi poniedziałek słoneczko świeciło, była ładna pogoda, no to trzeba było buciki przymierzyć. Z złańskiego roku te bucicki malutkie. Mama na jakąś grypę wołowała, miałam starszego braciska Franusia. Franuś, no no ta pojedziesz jutro do miasteczka z Marysią kupić za jakie bucicki, bo w czym będzie chodzić? No to Franuś radniej odpojechał ze mną po te bucicki. W miasteczku był jeden sklep. Weszliśmy do tego sklepu. W tym sklepie stoła Poniusia taką głupcawo, no i były balasy. Za tymi balasami półeczki, bo to wiecie, że się to tak nie opatrywało tych butów jak teraz, że se możesz potegować. No Maryś, które się ci te bucicki podobają? Franuś te. No to pan Franuś woła Paniusia, Paniusiu, chodźże tu. No to Paniusia przysłała, podaj za Paniusiu te bucicki. No to Paniusia dała, zapakowała do pudełeczka, Franuś mi dał to pudełeczko pod pazucho, idę do domu, jadam autobusem, bo czasu do czasu pozierum do tego pudełeczka, bo takie ładne były niebieściutkie z dziurkami te bucicki. No przychodzę do domu, mama już się krzątała. Pokażcie te dzieci te bucicki. Otwieramy pudełeczko, ja tako zadowolono. Mama jeszcze nie widziała go, to przecież to malutkie te bucicki na ciebie. No to nic, przemierz Maryś, przemierzą, a tu pół stopy. A nie mierzyliście ty butów, a kto w to sklepie by widział buty mierzyć. No i także na drugi dzień Franuś przyszedł ze szkoły, bo on był starszy. Zaśmy pojechali te bucicki wymienić. Ale Franuś już się mnie nie pytał jaki. I no Paniusiu, daj mi te buty. Paniusia przyszła, dała te buty, takie wam długockie, czarne po kolano, takie wielkie. Przemierz Maryś te buty. Włożyłam tu nozecko, cztery by się te nozecki moje zmieściły do tego buta. A jeszcze takie czarne snurki jakieś i się koło tych butów polątały. Ludzie kochani, rozpłakałam się, Franuś, ja nie chcę taki butów. Nic mnie nie obchodzi, ja nie będę jeździł za to wojami butami. Ludzie kochani, calutką drugą się pickiełam do domu, daje mi to pudełeczko, nie chcę tego pudełeczka z tymi butami. Zachodzona do chałupy, mama się go do coś ty z tym dziopą robił, że ona tako zryczono, spłakono. Mamo, tako zmierzło, całą drugą się pizzy. Pokażcie te buty. No to Franek otwiera to pudełeczko. Bój się Boga, Franek, przecież to suchodackie buty. Coś ty to kupił, ty dziopinie. Jak za to u nas sukienetce w taki buta będzie chodziła? No to nic, ja płacę. Mama przytuliła mnie, pogłaskała. Nie płac, Maryś, nie płac. Pojadła do sklepiku, kupiona inne bucicki. No i tak też było. Na drugi dzień my się wyrychtowały. Mama poszła do Paniusia, ale inna ta Paniusia była. Coś i tam go dała. Paniusia wesła w takie celuścia, czarne jakieś smaty były. No koniec, pewnie Paniusia uciekła, już nie chce gadać o żony bucika. Ale za jakiś momencik wysła pełniutkie narunska butów, miała pudełeczek taki rozmaity, czarny, biały, rozmaity, wiący miejsce. Wybrała najpierw te buty jedne, bielusiejkie, takie jak Wiktusia do komunii miała. Mama goda, nie, Paniusiu, takie buty to się będą paprały, co jakieś czarniejsze. No to Paniusia otwiera te buciki, otwiera, nareszcie otworzyła pudełeczko. Ludzie, wyjęła czerwone sandałecki, takie posecki, jak się to blyscało, jakie te pięknie. Mama goda, Maryś, no no ta, przymierzaj tego buta. Przymierzyłam jednego prawiusiejkie, przymierzyłam. Ludzie, nie zdjąłam tych bucików, a nawet starsze rodzajstwo go dało, że ja nawet spałam w tych butach. Teraz chodzę po Kleporza, po Krakowie, suką takich bucików, nigdzie nie ma. Może i szu, ale na moją nogę się już nie nadaje. Dziękuję bardzo, dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz była to ostatnia nasza wykonawczyni konkursu. Trzeba dać jurorom czas na... Litościwy i cytojcie, chyba że nie umiecie. Szanowni Państwo, konkurs chyba najważniejszy dla całej Gotki Krakowskiej. To marzenie, żeby tak właśnie popularyzować język i tę naszą rodzimą tradycję. Stanęliśmy przed bardzo trudnym zadaniem. Ostatecznie zacznę może, żeby potęgować napięcie. Pani trzecie, może najpierw wyróżnienie, prawda? Tych dwóch chłopców, których zapamiętaliście być może już z zeszłego roku, dla Dziękuję.
Ale szanowny panie profesorze, jeżeli chodzi... Już momencik, bo mamy kłopot z dyplomem, prawda? Jeżeli chodzi o tych chłopców, to są inni chłopcy. Jeden z nich jest, tylko Hanula jest, co ja go zapamiętałem spod tego z... Jeden się nazywał Duch, na tak pewno. Jest. Tak jest. On był w zeszłym roku. Rozumiem, że oni dostali wyróżnienie, tak? Zatem ogromne brawa dla chłopców. Z wrażenia aż spadają. Na szczęście, nie ma tam nic ze szkła, to się nic nie stanie. Ziemowit Duch! Ziemowit Duch i Patryk Szumara. Brawa! Chcielibyście bardzo, żeby wam buty zrobili? Kodoki? Tak? Młotkiem oklepali? Nie zwlekając już wobec tego. Opanowaliśmy sytuację, bo nam się laureaci rozmnożyli do całej dwójki chłopców. Trzecie miejsce uzyskała pani Barbara Kosobucka. Wielkie brawa! Szanowni Państwo, drugie miejsce. Drugie miejsce według po burzliwych naradach jury postanowiło przyznać pani Marcie Komasarze. Bardzo prosimy. Pani Marta Komasara. Wielkie brawa i gratulacje. No i ten najbardziej oczekiwany moment, ale chcę podkreślić, tak jak pan przewodniczący jury powiedział, wszystkim należą się wielkie, wielkie brawa, ale musi być wyłoniona osoba, która najbardziej, najwyższe uznanie uzyskała w oczach jury, i tą osobą jest pani Janina Zakrzewska. Pani Janina Zakrzewska. Brawo! To jest ta, co miała Biglanca. Proszę Państwa, a nagrody w tym konkursie, bony do sklepu elektronicznego zostały zakupione ze środków województwa małopolskiego oraz ufundowali je Muzeum Etnograficzne w Krakowie, właściciel restauracji Chochołowy Dwór i kopalnia soli w Jeliszce. Wszystkim jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Brawa. I dziękujemy też jury. Dziękujemy jury. Dziękujemy bardzo. Dziękuję za udział, a mam nadzieję, że w przyszłym roku jacyś mężczyźni, oprócz tych młodych, i może oni dorosną już za rok, ale jacyś panowie wezmą udział w tym konkursie Gadki Krakowskiej. Dziękujemy, kłaniamy się, życzymy dobrej zabawy. A mam pytanie do pana, czy zatrudniłby ich pan w serialu razem ze sobą? Mały na przykład? Ale oczywiście, gdybym tylko buchł... Ale babka nie żyje, więc i butów nie zrobią. No, Ferdkowi zrobią. Buty z Kalkuty. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Dziękujemy bardzo.